Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. Chciałem w tym tutorialu pokazać, jak można zrobić taki klasyczny materiał diamentu. Diament jest takim fajnym kryształem, którego własności powodują, że jest on bardzo drogi, niektóre panie go oczywiście lubią i tak dalej. Użyjemy sobie jako diamentu tego modelu kryształu, który wymodelowałem szybko w innym tutorialu. Teraz będziemy dla takiego modelu robić materiał. W związku z tym przełączę się do innej konfiguracji okien, którą sobie zdefiniowałem na potrzeby właśnie takich prac. Mam tutaj teraz malutkie okienko podglądu, to jest Cycles, ponieważ ten kamień jakby stoi na planie, to widzę, patrząc na niego idealnie z boku, że jego podstawa jest troszeczkę jaśniejsza niż pozostała część boków. Takie coś akurat mi odpowiada i pozwala doskonale testować materiał, no właśnie diamentu. A więc teraz dodajemy sobie jeszcze kilka elementów. Przede wszystkim włączę renderowanie na karcie, aby szybciej całość chodziła. Dodam sobie także teksturę do tła, która spowoduje, że ten mój materiał będzie wyglądał trochę lepiej i może na początek wypróbuję coś takiego jak Sky Texture. Sky Texture trochę mi zaniebieszcza tą scenę. Jeżeli zrobię trochę intensywniejszy kolor, to ten niebieski jest również bardziej intensywny, ale sterując parametrem Turbidity mogę zmienić odcień tego wpływu, który dalej jest niebieski, zmienia się trochę tło. Mogę także podnieść sobie albo do gruntu, czyli wyniesienie jakby w przestrzeń. Wtedy mam oświetlenie jakby z całej, że tak powiem, z całej siły świecące na ten obiekt. Wtedy mogę troszeczkę obniżyć siłę. No i widzę mniej więcej, jak to wygląda. Myślę, że takie coś by mi odpowiadało, przynajmniej przy tym bardzo prostym oświetleniu. I teraz zróbmy materiał dla tego obiektu. Naciskam na guzik New, tutaj mam edytor nodów otwarty i widzę, że domyślnym materiałem jest materiał Diffuse. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby to był Diffuse, bo chcę zrobić kryształ i to w dodatku ma być diament. W związku z tym wyrzucę tego Diffuse i zamiast niego dodam shader o nazwie Glass. Glass jest zwykłym materiałem pozwalającym wyrenderować coś na kształt szkła. Wygląda w ten sposób ten nasz kryształ, całkiem nieźle się zapowiada, ma dużo wewnętrznych odbić, jakichś fajnych pęknięć i innych linii. No i taki kryształ w zasadzie mógłby nam już wystarczyć, ale on jednak nie jest taki do końca udany. Przede wszystkim on tak trochę wygląda dziwnie. Szczerze mówiąc, to powinien wyglądać inaczej. Na diament to mi na pewno on nie wygląda niezbyt ciekawie. Mogę także dodać jeszcze jeden ciekawy kamień tutaj, gdybym potrzebował się zorientować trochę lepiej w wyglądzie takich brył. Wystarczy tylko, że korzystając z odpowiednich wtyczek, takich jak Extra Objects, mam tutaj dodatkowe elementy, które mogę sobie dodać. I w takim Basic Objectie jest na przykład coś takiego jak Gem. Jest taki kamyk, no, który przypomina, powiedzmy sobie, z wyglądu właśnie diament. Niech on sobie leży również tutaj na scenie. W ten sposób do niego dodam również ten sam materiał dokładnie, aby można było obserwować te dwa obiekty jednocześnie i wtedy na przykład ocenić, na ile sensownie ten materiał wygląda. No a w tym kamieniu widać, że światło załamuje się troszeczkę lepiej. Oczywiście to jest zwykłe szkło, więc gdybyśmy mieli obiekty szklane właśnie w ten sposób zrobione, no to one może podobnie by nawet wyglądały. Ustawię teraz dla tych obiektów kilka dodatkowych parametrów. Przede wszystkim roughness ustawię na 1000, aby można było mieć chociaż mikro nierówności na powierzchni takiego materiału. Sprawdzę także, jak jest ustawiony renderer, bo widzę, że nie renderuje mi się tutaj w ogóle kaustyka. Aby ona się renderowała, trzeba przejść do feature'ów eksperymentalnych i nadal jej tutaj nie widać, ale tym razem winę ponosi za to światło. Jeżeli przełączę się do sceny 3D, mam tutaj jedną lampę typu sun na tej scenie, to w tej lampie jest wszystko ustawione tak jak trzeba, ona ma siłę 3, mogłaby być nawet silniejsza trochę, ale zostawię wszystko tak jak jest. Natomiast włączę Multiple Importance Sampling, dzięki czemu zaczyna mi się tutaj liczona kaustyka. Ta kaustyka nie jest mi teraz tak bardzo potrzebna, ale chciałbym mieć w miarę fizyczny model tego światła, tak by ono sensownie chociaż trochę na te obiekty świeciło. Widać też, że jest za mało próbek na liczenie takiej kaustyki, w związku z tym w zakładce Render przewinę trochę niżej i tutaj, gdzie mam panel Sampling, zwiększę ilość na Preview do 100. Będzie się zaliczyło 100 kroków i widzę, że ta kaustyka tutaj zdecydowanie daje teraz radę. Oczywiście problemem jest szum tej kaustyki i to, że ona jest taka dosyć jaskrawa, tutaj całkowicie wypala mi scenę. Wtedy mogę spróbować zrobić coś takiego, aby przyciąć troszeczkę te piksele z tym bardzo ostrym kolorem. I do tego celu służy taki parametr jak Clamp Indirect. Te światło, które tutaj jest tak bardzo wypalone w tych miejscach, to jest właśnie światło pochodzące od promieni typu Indirect, a więc mogę zrobić tutaj Clamp, czyli przyciąć je trochę i wtedy, kiedy jest 0, to one nie są w ogóle przycięte, a jak ustawię niewielką wartość, to jak widać od razu
znikają. I teraz one mogą osiągnąć jedynie taką intensywność, jaką tutaj ustawię, czyli w tym przypadku 300. Jeżeli będę tę intensywność zwiększał, to szybko zobaczę, że mi się ta scena wyrówna. Jeżeli osiągnę na 1, to będę miał normalny materiał dla szkła, ale bez żadnych połysków, bez w ogóle żadnego świata typu indirect. Ono będzie zbyt słabe, żeby je było widać. Ale mogę dać tutaj na przykład wartość 2, albo wartość 3 nawet. I to powoduje, że zaczyna mi się tutaj pojawiać taka delikatna, nieśmiała kaustyka. Ustawię sobie wartość 5, po to, żeby cokolwiek tutaj było. I tak mogłoby to zostać. Od taki lekki akcent, powiedzmy sobie. Widać także, że ta kaustyka jest taka biedna trochę. Ona jest tutaj mocno zaszumiona mimo wszystko, mimo tego, że jest taka blada. A więc można troszeczkę próbować jeszcze poprawić ją za pomocą zakładki Lightbugs. To jest zakładka z promieniami światła. I tutaj mamy coś takiego jak włączona w ogóle kaustyka, pochodząca od odbić i pochodząca od refrakcji, czyli przejścia świata przez obiekty. I mamy także coś takiego jak filtr glossy. Jeżeli ustawię ten filtr glossy na jakąś większą wartość, to zaobserwuję, że ta kaustyka staje się mniej precyzyjna, ale ona też może się robić troszeczkę jaśniejsza, troszeczkę bardziej będzie rozmyta tutaj. Więc jeżeli ten parametr zwiększa na przykład do 1, to już będzie taki dosyć znaczny, to widzę, że precyzja w ogóle szlak trafił, teraz na krawędzi w ogóle mam jakieś dziwne światło. Ale nie jest to może takie szczególnie złe. Mogę tuningować jasność tej kaustyki dodatkowo przez clamp indirect, zwiększając go. I wtedy wyjdzie, że ta kaustyka jest troszeczkę tak jakby na bok skierowana. Więc ustawię takim żydowskim targiem 0,5 tutaj. Niech ona sobie tutaj będzie i na razie na nią nie będę zwracał takiej dużej uwagi. Wróćmy w takim razie do ustawień samego materiału. Ponieważ ma być diament, to oczywiście musi mieć odpowiedni współczynnik załamania światła, taki jaki przystało mieć diamentom, a nie jakiemuś tam zwykłemu butelkowemu szkłu. W związku z tym ten not, który tutaj jest, ma jeszcze do skorygowania ten parametr index of refraction, czyli ten IOR. I teraz można byłoby sprawdzić, jaki jest współczynnik załamania światła dla diamentu. Uruchomię w takim razie przeglądarkę, wejdę na stronę polskiego kursu Blendera. Mam tutaj nawet taki link zrobiony w tym celu, żeby tylko kliknąć. I mam tutaj coś takiego jak IOR. Taki malutki link na samej górze. Jeżeli kliknę w ten link, to wtedy strona przeniesie mnie do bazy danych, w której są współczynniki załamania różnych materiałów. I to, co mam w tej bazie, muszę po prostu prześledzić. Dawno tu nie byłem, więc teraz się próbuję zorientować. Zobaczę, mamy main, simple, inorganic materials, czyli proste materiały nieorganiczne. I teraz mamy tutaj jakąś księgę tych materiałów. Zobaczmy, co tu jest. Jak widać, mamy tutaj srebro, aluminium, argon nawet jest, co ciekawe, arseniny różne, jakieś związki boru, bromu, węgla. No i właśnie weźmy sobie węgiel. Przecież diament to jest czysty kryształ węgla, nic innego. Więc mamy wybrany diament. Teraz zobaczymy, co tutaj jest. Jak widać, współczynnik załamania dla węgla wynosi 2,4. I to jest coś, co mogłoby odpowiadać diamentowi, tak myślę przynajmniej. Jest także fajne równanie na rozproszenie światła, temperatura oczywiście podana. Tutaj jest długość fali i wynikająca z tego wartość tego współczynnika załamania światła. No i widać, że dla jakiejś tam długości fali wynosi dokładnie 2,5 na przykład. Dla długości fali równej 0,5 mikrometra mamy tutaj wartość 2,43. Dla długości fali równej 0,26 mikrometrów już jest 2,6 i tak dalej, więc widzimy, że współczynnik załamania światła bardzo silnie się zmienia w zależności od tego, jaka długość fali światła pada na taki obiekt. Zobaczmy to w skali na przykład logarytmicznej. No, jak widać, nie ma tutaj wielkiej różnicy. Tutaj jest EV, czyli chyba przepuszczalność albo coś podobnego, nie zgaduję i nie znam się, więc teraz lepiej na to nie patrzeć. Tak czy inaczej, mamy tu pewną daną i do tej danej się możemy odnieść. Widzimy także, że tutaj jest coś takiego jak rodzaj tej substancji. Mamy diament, mamy tutaj inny diament, tutaj jeszcze amorficzny diament, na przykład jest jakiś grafit, mamy także. Także dosyć dobra strona z mnóstwem ciekawych danych. Nas interesuje to, że współczynnik załamania dla diamentu to jest 2,4 z kawałkiem. Nie musimy wpisywać dokładnie tej wartości, ponieważ i tak będziemy mieli kontrolę nad tym, jaka ona jest, więc będziemy mogli sobie w każdej chwili zmienić. W związku z tym, aby to załamywało światło chociaż trochę tak jak diament, to musimy tutaj ustawić wartość 2,41. O, bam! I teraz od razu widać, że tutaj jest dużo więcej załamań światła i ten cały model robi się taki bardzo srebrzysto-gwiaździsty. Widać mnóstwo różnych refleksów świata w środku.
To jest już całkiem fajne, ale w ogóle nie przypomina to diamentu. Diament powinien się wręcz świecić, iskrzyć i w ogóle jakoś tak fajnie powinien wyglądać. Oczywiście musimy pamiętać, że mam tutaj włączone teraz przycinanie tej jasności, ponieważ włączyłem sobie clamping, to taki dosyć ostry. Jeżeli podniosę tę wartość, to mogę mieć tylko więcej szumu, więcej fireflies'u, więc zostawię go na wartości 7. Ale tak naprawdę to te diamenty są dlatego takie ładne, że nie tylko się iskrzą w świetle, ale również to światło pięknie rozszczepiają. I wtedy w środku takich diamentów pojawia się elegancki, że tak powiem, błysk światła, wynikający z tego, że to światło dostaje tam pięknych gradientów. Może jeszcze otworzę raz przeglądarkę tak szybko i spróbujemy zobaczyć, co tak naprawdę możemy powiedzieć o diamentach. Napiszę sobie diamonds i poszukamy jakichś referencyjnych obrazków. Weźmy sobie tutaj diamenty i jak widać wyglądają niesamowicie elegancko. Nie wiem, które z tych obrazków to są rendery, a które to są zdjęcia, ale prawdopodobnie niektóre z nich to są zdjęcia. Widać, że są w środku jakieś tam kolory i te kolory właśnie powodują to, że diamenty wyglądają ładnie. Ok, tu mamy nawet jakieś ładne kryształy. Załóżmy, że chcielibyśmy zrobić materiał, który będzie miał w tego typu właśnie rozbłyski światła. Wiemy też, że różne długości światła załamują się różnie. Czyli na przykład światło czerwone załamuje się inaczej niż światło niebieskie, niż światło zielone, niż światło pomarańczowe itd. Natomiast ten niestety nieszczęsny nodzik, który robi nam szkło, przyjmuje tylko jeden kolor i dlatego jednego koloru białego, który jest mieszaniną wszystkich kolorów, stosuje na sztywno jeden współczynnik załamania światła. W związku z tym dostajemy takie całkiem matowe kamienie. No i teraz jest problem. Oczywiście można to łatwo obejść. Jeżeli ustawimy sobie na przykład coś takiego, jak ten biały kolor, który tu rzeczywiście wchodzi, ale zsumowany z trzech składowych, to wtedy dla każdej składowej możemy ustawić inny współczynnik załamania światła. Zróbmy coś takiego. To jest bardzo proste. Wystarczy tylko, żebym miał trzy takie nody i jeden z nich będzie miał składową czerwoną jedynie ustawioną, tak jak teraz. Jedynie czerwony w nim jest. Ten będzie miał jedynie składową zieloną, a ten będzie miał jedynie składową niebieską. I teraz, jeżeli dodam do siebie takie trzy składowe, to oczywiście ich wynikowy kolor pozostanie biały, tak jak to powinno być, tak jak to było przed chwilą. W związku z tym dodaję noda, który będzie dodawał shadery i robię sumę tych shaderów, więc tu będzie jeden. Już widać, że wynikowy kolor jest żółty, bo dodałem czerwień do zieleni. I teraz dodatkowo jeszcze jeden shader, który spowoduje, że będę miał kolor biały. No i ekstra. Kolor biały jest, liczy się troszeczkę wolniej, bo oczywiście jest sporo roboty tutaj i dodawania. I teraz mogę dla każdego z tych shaderów ustawić inny współczynnik załamania światła. I teraz tak, fale długie, czyli kolor czerwony, załamują się troszkę słabiej niż fale krótkie. W związku z tym współczynnik załamania dla fal czerwonych musi być mniejszy niż dla niebieskich. Te się załamują silniej, więc współczynnik mają większy. A zatem możemy zmniejszyć go o 1/10 na przykład. Więc tutaj dam 0, może nie o 1/10, tylko o 1/100. Ustawmy tutaj 2,4. Tutaj ustawmy 2,42. A ten, który jest po środku, zostanie na 2,41. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Już widać efekt. To, co dostaje, to jest mieszanina oczywiście tych wszystkich trzech składowych, ale miksowana różnie w zależności od tego, jak dana składowa załamywała światło. To powoduje z kolei, że mam tutaj taki fajny efekt jakby pojawiających się tęczy różnego rodzaju. Proszę też zobaczyć, jak to się długo liczy. To jest liczone na karcie graficznej, a więc z takim ostrym przyspieszaniem i mimo to nawet przy 100 próbkach nie znika tutaj szum. Niemniej jednak można uznać efekt za osiągnięty. To jest taki bardzo prosty materiał diamentu, który w taki właśnie sposób działa. Jeżeli chciałbym dodawać go do swoich jakichś, powiedzmy sobie, obiektów na scenie, a później przez wieki czasu czekać, aż to się ładnie uzbieżni i zniknie ten szum, to oczywiście mogę takie coś zrobić. W tym celu wystarczy, że przygotuję sobie grupę z tych materiałów, a to jest bardzo proste. Wystarczy tylko, że zaznaczę te wszystkie nody, nacisnę Ctrl-G, bam, i już mam. Oczywiście ta grupa wymagałaby teraz wyprowadzenia pewnych informacji na zewnątrz. I to, co muszę wyprowadzić, to nie jest bynajmniej kolor, bo kolor zostaje taki, jaki jest, ale te parametry, które określają roughness, index of refraction, być może nie, i normal. Te dwa parametry muszą oczywiście wyjść na zewnątrz i one będą wspólne dla wszystkich tych elementów, które tutaj mam. Tak to można zrobić. Teraz, gdybym chciał sterować tą wartością IOR, to wartością podstawową dla mnie jest wartość dla kanału zielonego tutaj, dlatego po prostu, że ona jest w środku.
Mogę w takim razie wprowadzić jeszcze jedną wartość, taką jak IOR ogólny. I wystarczy, że tą wartość wetknę tutaj. IOR w tym momencie już mam. I teraz mogę jeszcze wprowadzić coś takiego jak separację rozszczepienia światła. Zrobię to za pomocą dodatkowego noda na początku, który będzie zwykłą wartością. Ten value tutaj to może być coś, co będę dodawał albo odejmował od tej wartości IOR, którą włożyłem w to miejsce. A więc, aby takie coś zrobić, potrzebuję noda matematycznego. Wystarczy tylko, że dodam matematykę i na początku muszę to rozszczepienie światła odjąć, więc ustawię sobie tutaj 0,01. Wynik rozszczepiania włożę tutaj. Natomiast to, co będę odejmował, to od wartości IOR odejmę to rozszczepienie. Skutkiem tego, jeżeli tutaj będzie 2,4, to tu będzie o 1/100 mniej. I czerwony dzięki temu będzie troszeczkę mniejszy. Więc to jest jedna rzecz, którą tutaj muszę mieć. Teraz ten value, który tutaj mam, wprowadzę jako jedno z wejść, które będzie do tego noda wchodziło, więc będzie tutaj takie value. I teraz, ponieważ tutaj jest jakby dodawanie, to tak naprawdę z wartości domyślnej, na przykład 2,4, zrobi mi się 2,41, a ja chcę mieć odejmowanie, w związku z tym muszę odjąć to tutaj. Więc tutaj mam subtract, a teraz tutaj chciałbym tę wartość IOR, którą dostaję, powiększyć o tą małą value, którą wprowadzam. W związku z tym tutaj zamiast odejmować, muszę dodać. Teraz taką wartość wprowadzę jako IOR w to miejsce. No i oczywiście ten IOR zwykły leci tutaj. W związku z tym teraz mam już elegancko zrobionego noda, muszę mu tylko nazwać odpowiednio te wejścia. A więc roughness, normal, IOR zostają, a value to będzie na przykład coś takiego jak spectral separation albo jakaś równie inna, dobrze brzmiąca nazwa. Weźmy sobie tutaj, napiszmy spectral. Można było napisać div albo coś podobnego, nie ma to znaczenia. Teraz wartość domyślna dla niego to będzie 1/100. Dla wartości IOR będziemy mieli wartość 2,41, czyli tak jak to jest w diamencie, a pozostałe wartości zostają bez zmian. No i dobra, i teraz tak to może zostać. Wartość spectral w zasadzie nie ma sensu, że miała wartości od 1000, od minus 1000 do 1000, więc zróbmy sobie tutaj od minus 1 na przykład do 10. Zobaczymy, co to może dać. Teraz zamykam ten panel, zamykam swój nod, no i mam elegancki materiał, który jest materiałem diamentu. Mogę napisać tutaj sobie diament. Ok, i teraz z takim materiałem mogę kombinować. Więc jeśli ten spektral zmniejszę znacznie, to widzę, jak tutaj powstają mi tęcze. Jeżeli zmienię sobie trochę współczynnik załamania światła, oczywiście zmienia mi się rozkład tych wszystkich odbić tutaj. No i wtedy te diamenty zaczynają jakoś tam z tym światłem grać. Pojawiają się różne tęcze. Oczywiście wadę ma to taką, że liczy się niesamowicie długo i naprawdę trzeba mieć tutaj świętą cierpliwość, aby się doczekać. Zrobiłem kiedyś taką próbę, zarzuciłem taki prosty materiał na Susan, taką szklaną, i okazało się, że nawet 50 tysięcy próbek było za mało i szum pozostał w niektórych miejscach. W związku z tym ten materiał nie ma szans na powodzenie renderowania bezszumowego, trzeba by go było odszumiać. No i oczywiście da się to zrobić, ale to jest już inna historia. Tak więc na tym kończę. Materiał diamentu pozostawiam tym, którzy chcieliby się bawić w klejnoty. No, takie diamenty są dosyć tanie, można je sobie zrobić samemu. Powodzenia życzę w blenderowaniu i do zobaczenia.